Cieszę się, że wspólnie dwójka z czwórki minus Wagilecki oraz piątka wioślarzy z ósemki jest przy naszym wspólnym stole. Znaczy my chcieliśmy dużo lepiej wystartować niż w poprzednich dwóch biegach kwalifikacyjnych. Mówię o przedbiegu, o repasażu. Chcieliśmy zaistnieć bardziej w tej pierwszej połowie dystansu. Nie byliśmy pewni co później, co będzie w tej drugiej połowie, na tym drugim tysiącu. Było to ewidentnie na tym filmie widać, że jednak troszkę brakowało nam czegoś, coś nam. No inni nam odpłynęli, my niestety nie byliśmy w stanie nawiązać walki na tym drugim tysiącu. No ale ze startu wyszliśmy dużo, dużo lepiej, co nam w tym sezonie nie wychodziło. No myślę, że popłynęliśmy dobrze, chcieliśmy jak najlepiej. Ja jestem osobiście zadowolony z wyniku, choć przy kolegach tutaj, przy dwóch czwórkach, które zdobyły dwa medale Igrzysk Olimpijskich, dość blado wypadliśmy. Dziękuję. Ja myślę, że akurat w finiszu są jeszcze lepsi od nas na pewno, co niewątpliwie daje zwierzchnienie na wyniku, no ale w nas przede wszystkim jest jakaś taka chyba złość sportowa, wola walki niesamowita, która sprawia, że staramy się i zawsze od tych czterech lat walczymy w tym finale Igrzysk Olimpijskich, do tego finału na pewno się dostajemy, jak Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Igrzysk Olimpijskich. I zawsze staramy się dostać do tego finału, chcemy to zrobić z całej siły, niestety już w samym finale, no ten medal jest jeszcze ciągle za daleko, myślę, że już teraz, jeżeli myślimy o medalu w Londynie, to musimy podczas tych trzech lat olimpiady między Pekinem a Londynem, musimy już istnieć bliżej podium i na podium nawet. A stres był zaletą. Stres jest dopóki się nie zejdzie na wodę. Jak już schodzi się na wodę, jest się na rozgrzewce, to wszystko jakoś tak schodzi. Wtedy się człowiek skupia na tym, co w łódce, jak łódka płynie, czy dobrze, co poprawić na komendach Daniela, żeby to poprawić. To już jak już się stoi w blokach startowych, tylko na 7 cztery, żeby jak najszybciej dotrzeć do linii mety. A czy wyniki czwórek dotarły do Was przed startem i jak to wpłynęło na Was ewentualnie? Akurat wynik czwórki Leszczernika śledziliśmy w telewizji, bo jeszcze byliśmy przed rozgrzewką, także mieliśmy możliwość położenia się do oglądania, pokibicowania. No, na pewno przyjęliśmy to z wielką radością. Był to dla nich niesamowity sukces. Znaczy, w pewnym momencie to nie wiedzieliśmy. Rozmawiałem wcześniej z Bartkiem, czy z Pawłem. Paweł powiedział, że albo Bartek, żeby do 1000 metrów za daleko nam nie usiedli, to możemy zrobić dużo. No i to właśnie wiedzieli, na co ich stać i pokazali to w finale. Natomiast wynik czwórki podwójnej nie wiedzieliśmy, bo byliśmy na rozgrzewce, także nie mieliśmy pojęcia, że zdobyli złoty medal. To na pewno nas ucieszyło po dobiciu do pomostu po starcie. Bartłomiej Pawelczak. I Łukasz Pawelczak. Drugie srebro w tych igrzyskach, trzeci medal. Kiedy w tym roku nastąpił ten skok postęp, że udało Wam się poprawić tą jazdę i osiągnąć ten poziom medalu olimpijskiego? Ja myślę, że biorąc pod uwagę początek sezonu, starty w pucharze, dzisiaj to można o tym powiedzieć, bo tak trochę mieliśmy perypetii zdrowotnych, bo po powrocie z Portugalii Paweł Rańda tam był pobity w pociągu, jak wracał, wypadliśmy dobry tydzień, czy tam nawet ponad tydzień z treningu, nie można było realizować to, co było zaplanowane. I no tak się stało, żeśmy zdobywali po prostu to, cośmy mogli zdobyć. Maksymalnie zawsze żeśmy startowali, chłopacy dawali z siebie wszystko, ale no nie było to na pewno ani dla nich zadowalające, ani dla mnie. Ale wiedzieliśmy, ja jako trener wiedziałem, że wybrałem najlepszy zespół, jaki mogłem wybrać z grupy wagi lekkiej i wierzyłem do końca i byłem przekonany, że oni sami od siebie potrafią przewracać góry czy zdobywać góry, a moja rola była tylko taka, żeby im pomagać w tym. Do tej pomocy oczywiście jeszcze poprosiłem na ostatnim zgrupowaniu w kraju
mojego starszego kolegę, którym kiedyś razem żeśmy wiosłowali, do którego mam pełne zaufanie, o jakąś taką pomoc, spojrzenie na z zewnątrz, bo ja to mogłem już być opatrzony, coś widzieć, coś nie widzieć. Oni mogli być przyzwyczajeni do mnie, mogli reagować, nie reagować. A wiadomo, igrzyska są igrzyska i trzeba, jak to się mówi, wszystko zrobić, żeby ci, co pracują, zawodnicy, którzy swoje czas, życie i wszystko poświęcają, bo tak jak powiedziałem, nie, to jest mój zawód, a ich to jest sport i oni zdobywają medale albo ich nie zdobywają i wszyscy dookoła, włącznie z trenerem, muszą mieć na uwadze, że dobro zawodnika. I dlatego też poprosiłem Jurka Brońca na krótkim zgrupowaniu, ale były to warte chwile, dobrą decyzję podjąłem i na pewno Jurek tutaj też ma swoją cegiełkę i bardzo się cieszyłem, jak po sukcesie, czy powiedzmy na zgrupowaniu, zawsze chłopacy do trenera podeszli, Jurka, i też podziękowali, bo na pewno wspólnie żeśmy dużo w tym ostatnim okresie poprawili. Mimo że pan redaktor w Poznaniu pytał, dlaczego ja tak wierzę, że postęp zrobią duży. Wierzyłem, bo taka jest po prostu moja rola i taka jest, na tym sport polega, żeby w siebie wierzyć i w załogę, w którą się ma. A ja myślę, że to nie tylko wiara była, tak jak pan prezes powiedział, może pan prezes jest fachowcem, bo gdyby się zagłębić w analizę biegów, to okazuje się, że brakowało nam do strefy medalowej jakieś 3 sekundy, czyli poprawiamy o jakieś 0,7 sekundy każdą 500-kę i jeździmy w medalu. To zrobiliśmy, wydaje się niewiele, no i przywieźliśmy medal. Także to nie było tak, że my odstawaliśmy od świata po 15 sekund, my jeździliśmy bardzo blisko. W Pucharach Świata nam brakowało niewiele, żeby wchodzić do tych finałów. Więc troszeczkę się poprawiliśmy i się udało, wzięliśmy się na swoje wyżyny. Może panie prezesie, to nie tylko wiara, może pan po prostu z analizy tak wynikało, że będzie dobrze. I o perspektywę poprawy, to wydaje mi się, że Duńczycy już takowej raczej nie posiadają, wygrywając od praktycznie 96 roku. Nie wiem, co u nich można poprawiać, u nas na pewno jeszcze wiele. I jaki, biorąc pod uwagę cały zespół, taki każdego indywidualnie. Możemy się jeszcze indywidualnie wzmocnić fizycznie. No co oczywiście niekoniecznie musi się przenieść na płynięcie łodzi, ale można dużo popracować nad techniką, tak jak właśnie w ostatnim okresie trener Broniec nam pokazał parę, można powiedzieć w cudzysłowie, sztuczek i potrafiliśmy to wykorzystać, to myślę, że pracując nad tymi sztuczkami cały sezon, no może z tego być wiele. I już będzie super.